Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje, a w nich podsumowanie krótkiego poweekendowego tygodnia. Blisko 7 tysięcy krakowskich uczniów rozpoczęło w czwartek matury. Abiturienci mają już za sobą język polski i matematykę. Jak sprawdziliśmy, dla niektórych zadania to była bułka z masłem. A po weekendzie ma być podobno tylko lepiej, bo przed maturzystami między innymi język angielski i rozszerzenia, do których przygotowywali się od miesięcy, a nawet lat. Jak było na tym polskim? No w porządku, znaczy łatwy był temat, było o pracy, więc no dużo utworów można było się odwoływać. Łatwa, bardzo. Żadnej wiedzy nie trzeba było mieć, kilka lektur znać tylko. Matematyka dość, a więc to jest, tutaj nie ma takiego problemu. Angielski, no to właśnie angielskiego się używa na co dzień, więc tu też nie ma żadnego stresu. Zobaczymy jak będzie, no mamy rozszerzone matematykę, biologię, chemię, także sporo jeszcze rozszerzeń. W Krakowie jest taki przesąd, że powinno się po studniówce skakać wokół Adasia na rynku, ale niestety w związku z tym, że w trakcie naszej studniówki było ponad minus 25 stopni, to tego nie praktykowałem, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo niepraktykowania tego obrzędu, nazwijmy to, to matura mi pójdzie dobrze i taką mam nadzieję. Ściągi? Też nie, no nie ma jak zrobić ściąg z ostatnich 3 lat, to byłoby trudne. Krakowskie festiwale zostały po raz kolejny docenione przez Europę. Miłosz Festiwal, Misteria Paschalia, Konrad Festiwal i Festiwal Muzyki Filmowej to projekty nagrodzone przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali. Zdaniem jury festiwale wprowadzają innowacyjne rozwiązania łączące ludzi oraz promują różnorodność społeczno-kulturową. Nagrody to jest potwierdzenie wysokiego prestiżu, jakim cieszą się nasze festiwale. Myślę, że to, co jest niezwykle ważne dla naszych festiwali, to to, że one żyją, że one wrosły w tkankę miejską, że one są ważnymi przeżyciami dla mieszkańców Krakowa, ale także dla przyjezdnych. Wielu turystów odwiedza Kraków właśnie w związku z tymi festiwalami. To nas niezwykle cieszy. Tym bardziej, że bardzo często te festiwale są takim pretekstem do głębokiego przeżywania sztuki i to takiej sztuki usytuowanej w życiu codziennym każdego z nas. European Cycling Challenge, czyli europejska rywalizacja rowerowa, wystartowała. Do końca maja zespoły rowerzystów będą walczyć między sobą, ale także dla Krakowa, o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce. Wystarczy dołączyć do drużyny poprzez stronę cyclingchallenge.eu lub aplikację na smartfona Naviki i kręcić kilometry dla Krakowa. Do pokonania jest ubiegłoroczny rekord należący do Gdańska. Jego zawodnicy wyjeździli ponad 825 tysięcy kilometrów. 8 tysięcy dzieci weźmie udział w innej rowerowej rywalizacji. W Krakowie rozpoczęła się właśnie akcja Rowerowy Maj. Najmłodsi otrzymali specjalne dzienniczki do zbierania naklejek, które później będzie można porównać z kolegami z klasy i innej szkoły. Dla najbardziej aktywnego rowerzysty przygotowano nagrody. Akcja ma zachęcić dzieci, rodziców i nauczycieli do podróżowania do szkoły na dwóch kółkach. Netia Off Camera, festiwal kina niezależnego, powoli dobiega końca. Jeszcze tylko do niedzieli będzie można spotkać się z gwiazdami i zobaczyć dziesiątki filmów w nietypowych lokalizacjach, na wodzie i ścianach kamienic. W czasie festiwalu w Krakowie gościli m.in. Agnieszka Holland, Andrew Scott, Dante Ferretti, włoski kostiumograf i scenograf, czy Emma Tillinger-Koskow, nazywana prawą ręką Martina Scorsese. W Krakowie pod koniec czerwca szykuje się doskonała zabawa podczas Wianków Święta Muzyki. Na 4 scenach wystąpią m.in. Cortez, Taco Hemingway, Włodek Pawlik, Agnieszka Chrzanowska, pod Budą Szymon Nering oraz finaliści konkursu Megafon Radia Kraków. Mimo że do rozpoczęcia Wianków pozostało jeszcze naprawdę dosyć sporo czasu, to już ogłaszamy program i pierwszych artystów. 4 sceny, które będą zlokalizowane nie tylko w Starym Mieście, bo na Rynku Głównym w Krakowie, na Placu Szczepańskim, ale także na Rynku Podgórskim i w Nowej Hucie, właśnie zostały ogłoszone. A razem z nimi pierwsze gwiazdy, kto wystąpi? Taco Hemingway, Cortez, Włodek Pawlik, Atom String Quartet. Na scenie krakowskiej stricte wystąpi m.in. Andrzej Sikorowski z zespołem Pod Budą, ale także na przykład Szymon Nering z Sinfonietną Krakowską. Tak więc pełna rozpiętość repertuaru Wianków i bardzo dużo wydarzeń towarzyszących. W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.